Witam wszystkich. Mogę powiedzieć, że zabrakło zwycięstwa, bo z jednej strony można by powiedzieć, że ono było dzisiaj w sumie najważniejsze, tak? Bo gramy po to, żeby wygrywać i naszym celem było dzisiaj zwycięstwo. Myślę, że zabrakło w pewnym momencie konkretów, czyli drugiej bramki. Były ku temu naprawdę bardzo dobre sytuacje, szczególnie na początku drugiej połowy, a potem zabrakło nam chłodnej głowy. Drużyna była naprawdę, wydaje mi się, dobrze zmotywowana i bardzo chciała ten mecz wygrać. Zabrakło tego najważniejszego, bramek po to, żeby wygrać, ale no mówię, musimy to wszystko zebrać do kupy i chłodno na to spojrzeć. Przede wszystkim bardzo bym chciał, żeby kibice nas po pierwszym meczu nie zaszufladkowali i nie stwierdzili, że jak zwykle wielkie nadzieje, a wyszło jak wyszło. Ja bym chciał, żeby przede wszystkim kibice zachowali spokój. My zrobimy wszystko, żeby ten mecz bardzo dobrze przeanalizować i wyciągnąć z niego jak na konkretniejsze wnioski. Liga trwa, to był pierwszy mecz. Wiemy, co zrobiliśmy źle, będziemy chcieli to bardzo mocno naprawić. Z drugiej strony liczymy na to, że kibice wesprą nas głośnym dopingiem i przyjdą i przede wszystkim wykażą się szacunkiem względem nas, jako sztabu, jako zawodników i będą naszym 12 zawodnikiem na tym meczu. Bardzo mocno w to wierzę. Zapraszam wszystkich serdecznie. Jesteście nam niesamowicie potrzebni i po 3 punkty. Innego wyjścia już teraz nie ma. Lecimy. Smakuje pięknie. No, nie ma co tu ukryć, że jeszcze wygrana z takim przeciwnikiem jak Polonia, który wydaje mi się, że będzie głównym faworytem do awansu, przynajmniej jednym z tych główniejszych. Natomiast nie zapominajmy, że w lidze każde zwycięstwo kosztuje 3 punkty, tak? Więc czy wygraliśmy z Polonią, czy z jakimkolwiek innym zespołem, to zwycięstwo jest za 3 punkty. Z pokorą idziemy dalej i pracujemy na następne mecze, bo już w sobotę czeka nas Błonianka Błonie, potem środa, sobota znowu, już, więc ten początek sezonu bardzo, bardzo mocno intensywny. A co do meczu, no, myślę, że Polonia gdzieś tam może sobie pluć w brodę, bo wydawało się, że przy 1-0 od początek drugiej połowy zdominowali nas zupełnie, mieli 2 czy 3 świetne sytuacje, żeby podwyższyć wynik na 2 czy nawet na 3 do 0 i mogliby zabić ten mecz, tak? Wątpię, żebyśmy gdzieś tam byli w stanie jeszcze wyjść i to spotkanie wygrać, natomiast no, im się nie udało strzelić, nam się 2 razy udało i myślę, że potem gdzieś tam też już przejęliśmy troszeczkę, może nie też inicjatywę, natomiast też już wyglądaliśmy fajnie i dobrze na tle Polonii i to mnie bardzo cieszy. Natomiast no, wynik to mówię, jest wypadkową wielu czynników i gdyby dzisiaj Polonia wygrała z nami, no to też musielibyśmy ten wynik przyjąć i tyle. No, ale no, myślę, że za to po prostu wszyscy kochamy piłkę nożną.